W tym filmie pokażę Ci ustawienia na koncie Google, które śledzą naszą aktywność w internecie oraz w aplikacjach, z których korzystamy w naszym telefonie, oraz śledzą naszą lokalizację. No i pokażę Ci, jak to wszystko wyłączyć. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić filmów i zaczynamy. A więc na początek uruchamiamy przeglądarkę internetową w telefonie. Ja korzystam z przeglądarki Chrome. No i przechodzimy na stronę startową Google. Kolejno logujemy się na nasze konto Google, tak aby w prawym górnym rogu pojawiło się nasze zdjęcie profilowe, tak jak w moim przypadku. Następnie obok zdjęcia profilowego po lewej stronie mamy taką ikonę 9 kropek. Klikamy w tą ikonę, a następnie wybieramy zakładkę konto. Ładuje nam się tutaj strona. I na tej stronie mamy takie zakładki, jak możecie tutaj zauważyć, z możliwością przesuwania. Przesuwamy te zakładki i wybieramy zakładkę o nazwie Dane i prywatność. I tutaj załaduje nam się kolejna strona. Zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie, że model mojego telefonu, na którym nagrywam ten film, jest podany w opisie tego filmu, więc w każdej chwili możecie to sprawdzić. Idąc dalej, przesuwamy tą stronę nieco niżej do sekcji o nazwie ustawienia historii. I teraz osoby, które posiadają konto Google, najczęściej mają włączone właśnie te opcje domyślnie, czyli aktywność w internecie i aplikacje, oś czasu oraz historia w YouTube. I tutaj możemy przeczytać, że cała nasza aktywność właśnie w internecie i aplikacjach, z których korzystamy w telefonie, oraz oś czasu, czyli nasza lokalizacja oraz to, co oglądamy oraz wyszukujemy, jak tutaj możemy zobaczyć w YouTube, jest oczywiście wszystko zapisywane i oczywiście wysyłane do firmy Google. No i pozwala to właśnie firmie Google na dopasowanie nam trafniejszych reklam. Czyli mówiąc inaczej, wszystko co robimy w internecie poprzez nasz telefon czy też konto Google jest po prostu zapisywane, śledzone i wysyłane do firmy Google. Więc jeżeli chcemy to wszystko wyłączyć, to zaczynamy od pierwszej zakładki aktywność w internecie i aplikacjach, więc klikamy w tą zakładkę. Następnie przesuwamy tą stronę nieco niżej i klikamy przycisk wyłącz. Następnie wybieramy drugą zakładkę wyłącz i usuń aktywność. Tutaj mamy informację, że aktywność w internecie i aplikacjach jest wyłączona i Twój wybór będzie obowiązywał we wszystkich usługach Google, takich jak wyszukiwarka, mapy, Chrome oraz asystent. Więc o to nam chodzi. No i nowa aktywność nie będzie zapisywana na Twoim koncie. Więc klikamy dalej. Tutaj wybieramy usługi, więc zaznaczamy po prostu wszystkie usługi. Kolejno klikamy dalej. No i tutaj mamy zapytanie, potwierdź, że chcesz usunąć następujące aktywności. No i chcemy właśnie usunąć te aktywności, więc klikamy usuń. No i usuwanie zakończone. Klikamy OK. Teraz wracamy się o jeden widok. I sprawdzamy, czy właśnie ta usługa została wyłączona. Jak widzicie, mamy tutaj informację, że właśnie aktywność w internecie i aplikacjach została wstrzymana, więc to samo robimy z naszą lokalizacją, ze śledzeniem naszej lokalizacji, więc klikamy w zakładkę oś czasu, następnie przesuwamy tą stronę nieco niżej, klikamy również przycisk wyłącz, następnie druga zakładka wyłącz i usuń aktywności. Tutaj mamy też informację, że oś czasu jest wyłączona, więc nowe dane na osi czasu nie będą zapisywane na Twoich urządzeniach i też nam o to chodzi właśnie. Klikamy dalej, no i potwierdzamy właśnie usunięcie, no i usuwanie zakończone. Klikamy OK. No i również wracamy się o jeden widok. Wracamy tutaj do ustawień. Jak widzicie, nasza lokalizacja, śledzenie naszej lokalizacji zostało również wyłączone, więc teraz przejdźmy do wyłączenia właśnie śledzenia naszej historii w YouTube. Więc klikamy tą trzecią zakładkę, kolejno przesuwamy stronę nieco niżej, klikamy przycisk wyłącz, przesuwamy tutaj tą treść do samego końca, a następnie klikamy przycisk wstrzymaj. No i jak widzicie, właśnie historia w YouTube została zablokowana, wyłączona. Klikamy OK. Wracamy się o jeden widok
I jak widzicie, tutaj wszystkie właśnie usługi, które śledzą naszą aktywność w internecie oraz aplikacjach oraz śledzą naszą lokalizację i historię w YouTube, zostały zablokowane. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę. No i koniecznie subskrybuj kanał, a będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. Dzięki za oglądanie. Cześć.